Takie czyściutkie, o, takie czyściutkie. Witamy Was serdecznie na kanale Nashor. Postanowiłem, że pokażę Wam nieco technicznej wiedzy. Na pewno dla każdego z Was się przyda. Widzicie, mamy przed sobą komputer. Nie wiem, czy jesteście w stanie od razu rozpoznać, że to jest po prostu komputer OBD2. Jeżeli nie, to już Wam pokazuję. Mamy tutaj na miejscu odpowiednio 4 gniazda i oczywiście w każdym OBD2 komputerze Hondy jedno jest niewypełnione pinami. Co to znaczy? W ten sposób możecie bardzo łatwo odróżnić, jakie mamy tak zwane OBD2. Bo są OBD2A i OBD2B. OBD2A to jest oczywiście puste gniazdo w środku, OBD2B jest oczywiście pustym gniazdem na zewnątrz. Czyli tutaj widzicie, że mamy OBD2A. Teraz polecam, żebyście weszli sobie szybciutko na filmik z przejściówek. Jest taki krótki filmik. Przejściówka plus 20 HP. Warto sobie to obejrzeć, wtedy troszeczkę bardziej zrozumiecie te przejściówki w razie czego, ale to jest tak naprawdę praktycznie 1% wiedzy w tym filmie, który teraz oglądacie. Ogólnie mamy bardzo sporo komputerów OBD2A, OBD2B, no bo oczywiście rzecz jasna, stroimy w OBD1, tak jak sami na pewno doskonale to wiecie. Po tym filmie pewnie zobaczycie, że no, możesz nie rozbierać tego kompa, możesz mi go oddać i tak dalej. Tak, ale niestety my potrzebujemy nawet komputery tutaj na części i nie wszystkie jesteśmy w stanie Wam oddawać. Oddajemy Wam czasami bardzo małą część tych komputerów, no bo po prostu my w tym na co dzień robimy. Ale przechodzimy do sedna tego filmiku. Oczywiście najpierw zacznijmy od zmoczenia naszych gąbek pod lutownicę. Gąbeczki mamy już ładnie zmoczone, przygotowaną wodę. Uruchamiamy naszą lutownicę. Ustawiamy zadaną wartość, czyli 395 stopni. Nasza lutownica oczywiście się powoli nagrzewa. W lutownicy mamy oczywiście też wbudowany wyciąg, czyli uruchamiamy lutownicę w ten sposób. Ustawiamy poziom, z jakim chcemy, aby nasze powietrze było zasysane. Taki wyciąg możemy oczywiście zamontować przy grocie lutownicy. O, zobaczcie sobie teraz. Wtedy wiecie, na pewno wszystkie nasze opary, które niepotrzebnie dostawałyby się do naszych dróg oddechowych, po prostu będą wyciągane tutaj przez specjalny wyciąg lutownicy. Temperatura operacyjna już jest, także możemy przechodzić do działania. Otóż jakie działanie mamy na celu tutaj wykonać? Prosta metoda. Kręcamy śruby pokrywy komputera, jedną i drugą oczywiście stronę. Akurat ten komputer nie będzie szedł na gniazda przejściówki, ale też takie przejściówki dla Was przygotowujemy. Tylko zrobimy jedną prostą rzecz. Wylutujemy z tego komputera to, co jest dla nas bardzo potrzebne. Naszym oczom oczywiście ukazała się płyta komputera. Jest ona złożona na pewno z głównego procesora, który ma tutaj zachowane mapy paliwa zapłonu, rozruchu silnika, wolnych obrotów i tak dalej. Wszystko po prostu tutaj jest zakodowane. Mamy oczywiście to, co zawsze się pytacie, jak ominąć tutaj nasz układ immobilizera. Ale my tak naprawdę zajmiemy się najprostszą rzeczą, czyli tym, co czasami mieliście dostępne w naszej ofercie. Tutaj szybkiej przeróbki EQ pod VTK. Jest to EQ oczywiście, tak jak wspominaliśmy, OBD2A. Tak jak Wam życzyliśmy, żebyście obejrzeli poprzedni materiał wideo, to tutaj mamy oczywiście oznaczenie komputera P2Y. Jest to mapa zakodowana do D15Z6 VTEC Econo. No jak wie, tych naszych zmian klawiatur jest dosyć sporo, więc po prostu takich komputerów to mamy chyba całą hałdę. A teraz przejdziemy do takiego dla Was, no w sumie przydatnego filmiku, trochę technicznego, żebyście też zobaczyli. Przed uruchomieniem zawsze jest najlepiej leciutko ten nasz grot przeczyścić. Odpowiednio sobie zaznaczę układ, który to jest, czyli troszeczkę nakapciam cyny. Zaznaczamy układ. Dajemy w nóżki tego układu oczywiście troszeczkę świeżej cyny, żeby to się nam łatwiej później wylutowało. Na razie odkładamy nasz grot lutownicy, naszą kolbę w celu dopowiedzenia Wam kilku informacji. Nie, no krótko mówiąc, chcecie zawsze troszeczkę taniej. Nie ma czegoś takiego, że EQ, które w zakupie kosztuje po 250, czasami nawet są tacy, co sprzedają P28 za 300 zł, to każdy mówi, o Nashor, ale to komputer przerobiony pod D15, pod B18, pod D16, kosztuje u Ciebie 350 zł, jak to jest możliwe? Żeby
teraz zrobić dla Was jakoś tam odpowiednią przeróbkę tego P28, to musimy odpowiednich części, to zobaczycie na pewno w jakimś kolejnym materiale wideo, na około 100 zł. Bo taki chipping kit zamawiany po prostu z jakichś stron oficjalnych kosztuje do przykładowo komputera P28, P06 $30, tak? Te $30 to jest oczywiście odpowiednio ponad stówka, tak? To w Polsce jesteśmy w stanie dostać pewne elementy nieco taniej, tak? Bo tak samo też kosztuje jakaś tam wysyłka i tak dalej, ale tego nie liczę. Mówię Wam po prostu cenę oficjalną takiego jakby kitu do kitu, czyli takiego zestawu gotowego do przerobienia dla Was komputera P28. To jest koszt około $30, czyli taka stówka. Teraz tak, jak ja kupuję EQ P28 w cenie 250 zł, bo takich agentów oczywiście na grupie mamy, bądź nawet za 300 zł, no to siłą rzeczy ja w ten komputer na części i na przeróbkę dla Was dokładam te 100 zł, tak, już liczę równo stówkę, to jest 400. A jak Wy na przykład zaopatrujecie się w to? Mówicie, że jest to dosyć drogo, że takie komputery gdzieś tam można taniej dostać i tak dalej. Właśnie dlatego, mając odpowiednio dużą ilość takich komputerów, element, który Wam zaznaczyłem i zaraz go będziemy wylutowywać, nie dostaje w cenie 50 zł, jak to kiedyś było, że tranzystor po prostu tyle kosztował, tylko po oczywiście z jakiegoś tam projektu, który stroiliśmy, dostaliśmy na przykład komputer w rozliczeniu, czyli załóżmy wartość tego komputera wynosiła 100 zł, tak? On się jeszcze przyda na przykład na przejściówkę, przyda się jeszcze tutaj kilka elementów na pewno do wylutu też z tego komputera będzie, obudowa tak samo też się nam przyda, elementy takie elektroniczne, jakbyśmy chcieli gdzieś tam opornik do przeróbki i tak dalej innego komputera, to też stąd możemy sobie wylutować, tak? I już taki fałtek, tranzystor nie kosztuje nas 50 zł, tylko przykładowo przejściówka taka własnoręczna, załóżmy 100 zł, czyli już ten komputer tak jakby spada nam na zero, no i wtedy mamy taki tranzystor VTK za darmo, a nie za 50 zł. Także myślę, że to jest dosyć fajna różnica i wtedy załóżmy przerabiając Wam komputer P06, bo oczywiście P28 nie chcecie, bo chcecie, żeby było taniej, ale ten P06 ma Wam obsłużyć B serię, no to niestety siłą rzeczy muszę za ten tranzystor jakąś tam sumę policzyć. Ale EQ, załóżmy P06, ostatnio kupiłem właśnie i tu pozdrawiam serdecznie kolegę, który jakiś czas temu właśnie sprzedawał mi takie P06 za 150 zł, tak? I wtedy przerabiam takiego pod VTK, przerabiam na zewnętrzny EEPROM, czyli tym gotowym zestawem do przeróbki komputera P06. No i takie EQ przerobione, tak, na przykład P06 już nie kosztuje 350 zł albo 400, a kosztuje przykładowo równo 300 zł, tak? No bo dodaliśmy tutaj nasz kit, czyli nasz zestaw za stówkę, no ale za tranzystor i za naszą pracę też musimy coś policzyć, no bo to jednak jest nasz czas i takie lutowanie na pewno nie zajmuje 15 minut, bo żeby to zajmowało 15 minut, to po prostu tych magików od samych przeróbek komputerów byłoby dosyć sporo, a tego nie ma, nikomu się tym nie chce zajmować, bo każdy też ma swoje życie, swoją pracę, tak samo jak i my na co dzień, więc tego po prostu nie robi. My mamy tutaj taki właśnie ten przykładowy komputer do wylutu, teraz pokażę Wam coś na bazie P06. Przyniosłem Wam odpowiednio dwa komputery. Jeden to jest oczywiście, tak jak tutaj sami będziecie widzieli, P06, jeden to jest odpowiednio P28. Komputery oba, jak widzicie, różnią się tutaj obudową, także dlatego na początku filmiku Wam mówiłem, czy od razu rozpoznaliście komputer OBD2, no bo on, że tak powiem, bajkowo i bardzo mocno różni się od komputera OBD1 od razu samym wyglądem. A teraz przejdziemy oczywiście do odkręcenia odpowiednio dwóch tutaj wieczek obudowy komputera. Mamy już komputer P06, że tak powiem, na wierzchu. Powiedziałem Wam tą cenę i tak dalej, że ta wartość komputera troszeczkę spada, jeżeli właśnie mamy taki element z wylutu, wlutowany po prostu tutaj do obsługi VTK, zgadza się, ale są jeszcze inne tranzystory, oporniki, takie układy, które też dodatkowo wiążą się z dodaniem tutaj obsługi VTK i też nie są tanie, tak? Takie kity tak samo możecie zobaczyć, kosztują właśnie o taką cenę, czyli tutaj około $20, także też jest to
praktycznie 80 zł dołożone do komputera. I teraz powiem wam krótko, ja nie traktuję komputera P06 taniej niż P28, bo jeżeli ktoś zleca złożenie tego komputera do obsługi tak samo silnika B18, nawet H22, czyli jeszcze tam dodatkowa obsługa klapek, albo właśnie C4, ale na kolektorze z sącym z klapkami, to tak naprawdę ten komputer moim zdaniem ma taką samą wartość jak i P28, a nawet P28 może być jeszcze nieco droższy, czyli właśnie wejść na wartość około 400 zł. To jest moje zdanie, wasze może być inne. Tak więc tutaj wam pokazuję po prostu taką czystą serię komputera P06. Tutaj też mamy taką czystą serię komputera P28, oczywiście nie do końca, bo mamy już tutaj ładnie przygotowany pod zewnętrzny program i ominięty nasz główny procesor, po to żebyśmy mogli go sterować na przykład Chrome, Neptune, Ectune i inne programy, które pracują tutaj w systemie OBD1 z komputerami Hondy. Ogólnie powiem wam dosyć krótko, taki P28 to już jest wartość 350 zł i to jest tak naprawdę minimum, ile musimy dać, zależy po prostu od tego, kto jak liczy po prostu swój czas i przede wszystkim, bo sami wiecie, części, jak kupuję P28 za 250 zł, to siłą rzeczy stówka jest tutaj wsadzona po prostu razem przykładowo z programem i tak dalej, to on już musi kosztować moim zdaniem, no te 350 zł to jest po prostu minimum, gdzie tak jakby nie liczymy, bo w ogóle czasu pracy przy tych komputerach. Bo ja ogólnie, jakby ktoś tak dla mnie liczył komputery przerobione, to powiem wam szczerze, że po prostu bym je na pewno zabierał. Albo zlecał komuś po prostu zrobienie. Dawałbym swoje części i jeżeli nikt nie liczy za czas pracy przy takim kompie, to po prostu bym mu zanosił komputer, zanosiłbym mu części i powiedział lutuj. Tak, sami wiecie, że zajmujemy się projektami, strojeniem, nie mamy czasu, a mamy po prostu wpisy w kalendarzu aż do maja, więc to jest dosyć sporo, żebyśmy mogli się zająć jakimkolwiek samochodem teraz na ten moment, a musimy jeszcze przygotowywać właśnie komputery. Dobrze, że mamy tak naprawdę bardzo duży zapas, bo mamy około 30 komputerów teraz na miejscu, ale to wszystko, że myślę tak śmiało pójdzie do końca miesiąca lutego, więc to i tak jest dosyć mało. Dobra, przechodzimy do sedna oczywiście naszej zabawy, do naszej prostej modyfikacji. Potrzebujemy rozgrzanej lutownicy, najlepiej z cienkim grotem. Potrzebujemy prostego odsysacza, który ma jakąś tam oczywiście moc, nie jest zapchany czy coś w tym stylu. Nasze zaznaczone i przygotowane miejsce, jak widzicie, jest ono tutaj. Musimy bardzo ładnie i dokładnie przede wszystkim odessać. Tutaj, jak sami domyślacie się, też ważny jest czas, ale jeden i drugi, czyli naszego przyłożenia grota lutownicy i czasu nagrzewania, bo oczywiście ta cyna przechodzi na drugą stronę i tam też ona musi się, że tak powiem, zrobić w stan płynny, żebyśmy mogli też to odessać. Chodzi też bardziej o przyłożenie, tu jakiś czas też powinniśmy poczekać, przytrzymać i tak dalej, bo nie od razu cena rozgrzewa się do zadanej wartości, ale również też ważne jest później szybkie podejście tutaj odsysaczem, czyli zabieramy grot i w tym samym momencie podchodzimy odsysaczem, strzelamy i nasza cyna, która jest jeszcze w postaci płynnej, odsysa się z miejsca nagrzewanego. No, w przybliżeniu wygląda to w ten sposób. Nagrzewamy, widzimy, że tutaj jest już płynna postać. Robimy sobie bardzo małą drogę odsysaczem. Zobaczcie jeszcze raz po prostu tutaj z bliska, tak? Żebyście widzieli, o co chodzi. Jak widać, po dokładnym takim odessaniu właśnie wszystkich tych podstawek, tych nóżek tego elementu, tutaj jak widzicie właśnie w tym miejscu, ten element wychodzi bardzo łatwo i o, i po prostu mamy już nasz gotowy element do EQ P06 przygotowany. Myślę, że tutaj na tym etapie filmu wideo to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby właśnie obejrzeć tą przejściówkę OBD2, co tak naprawdę ta przejściówka nam daje, w czym nam pomaga. Jeżeli tutaj te krótkie wideo wam się spodobało i chcecie coś więcej zobaczyć, przykładowo jak robimy tutaj przejściówkę na bazie tego komputera OBD2 na OBD1, albo jak na przykład instalację elektryczną tutaj przygotowujemy pod odpalenie silnika właśnie na OBD1, to śmiało dajcie znać, co tam chcielibyście jeszcze sobie obejrzeć, zobaczyć i tak dalej.
Myślę, że taka prosta, krótka instrukcja właśnie tutaj rozlutowania tego elementu na pewno Wam się przyda. Jeszcze raz, dzięki serdeczne, że spędziliście właśnie tutaj czas na naszym kanale i że chcieliście się dowiedzieć czegoś nowego. Pamiętajcie, że warto nas zapytać, na pewno Wam odpowiemy. I wszystkie listy wideo też zapisujemy mimo naszych napiętych grafików, napiętych terminów. Na pewno wideo w tym roku pojawi się oczywiście na kanale o wiele więcej niż w poprzednim i dużo bardziej technicznych. Ale też będziecie mogli nas złapać na wyjazdach, zlotach i tego różnego rodzaju wydarzeniom. Pamiętajcie o Honda Days Poland, tam na pewno będziemy. Jest to oczywiście 14 czerwiec, czyli blisko naszych urodzin. Tutaj na pewno zawitamy, więc tam Wy też zagoście. Śmiało zapraszam Was tutaj na wydarzenie. Macie link dostępny na pewno tutaj w opisie pod tym filmikiem. I cóż, bądźcie z nami na bieżąco, my stale się rozwijamy. To by było na tyle. Subskrybuj, zostaw łapkę w górę. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć! Takie czyściutkie, o takie czyściutkie.